właśnie siedzę w autobusie do Arequipy. Jedziemy 11 godzin, wyjechaliśmy z Nazca o 0:15 i będziemy przed 11. Cena biletu to 105 soli. No i w sumie nawet się wyspałem. Nie powiem, także jeszcze parę godzin i Arequipa. Arequipa, bagaże, numerki, także jest ok. Hostel Villa Melgar, numer pokoju 203, 264 sole za 5 nocek, jest elegancko, łazienka oczywiście, za oknem widok jest, teoretycznie jest taki, ale w praktyce tam na horyzoncie już widzimy wulkan. Co jest? Co jest, psiaku? Co ty tu robisz na dachu? Co? To jest moja uliczka Melgar, Villa Melgar Hostel. A teraz się przejdę do centrum. Tutaj jest potężny klasztor Santa Catalina. A ja póki co chyba pójdę co zjeść. Ja to fajnie wygląda. Empanada saltena, sandwicze, hot dogi. Smakowicie. Mandaryna. Sprzedają mandarynki. Trzy sole za kilo. Dobra cena. Tylko 3 sole za kilo. Kupujcie mandaryny. Kupujcie. Tutaj jest jakiś kościół. Ja już się trochę pogubiłem w tych kuliczkach, ponieważ wszystkie są takie same. Także nie wiem, gdzie jest centrum. Chyba gdzieś na tą stronę powinno być Plaza de Armas. Ale miasto w sumie takie spokojne. Także cóż, szukam dalej głównego placu w Arequipie. Plaza de Armas, czyli najważniejsze miejsce w Arequipie. Arequipa jest to drugie co do wielkości miasto w Peru. Ale w przeciwieństwie do Limy jest bardzo bezpieczne. Mieszka tutaj około 700 tysięcy osób. Coś koło tego. Nie? Takie piękne, urocze miejsce. A miasto zostało założone przez Hiszpanów w roku 1540. I jak widać, to jest taka zabudowa kolonialna. Jest sporo ludzi tutaj. Na placu de Armas. Myślę, że wieczorem będzie tutaj ciekawie. Także na pewno tutaj wrócę. A póki co się tak pokręcę. To jest trochę pod słońce wszystko teraz, więc... No i ogólnie jest bardzo gorąco w dzień. Dopiero gdzieś tak około 16-18 robi się w miarę przyjemnie. Wtedy dopiero warto wychodzić właśnie gdzieś na miasto. Ewentualnie robić jakieś wycieczki. I co ciekawe, jest już pełno naganiaczy z restauracji. Podbiegają, pokazują kartę menu, co mają w środku, czy co oferują do jedzenia. Może skorzystam, ale to jeszcze nie teraz. Tam słuchać gdzieś indiańską muzykę. Tylko właśnie typowo peruwiańską. Oczywiście pamiątki, pamiąteczki, a ja sobie kupiłem parę magnesów. Szalona muzyczka z Peru. A tu już takie totalne centrum z pamiątkami. Takie małe, w cudzysłowie, senne miasteczko, w którym się nic nie dzieje. Może się rozkręci troszkę wieczorem. Więcej klaksonów. Niestety nie ma tuk-tuków, także jest... Może dlatego jest tak spokojnie. Może dlatego jest tak spokojnie właśnie, że nie ma tuk-tuków. I tutaj też, w przeciwieństwie do Ekwadoru, na ulicach nie widać takich właśnie typowych Indian. Prawdopodobnie zamieszkują inne obszary Peru, czyli na przykład Andy.
I myślę, że w okolicach Cusco będzie ich wielu. To miejsce nawet takie ciekawe. Oczywiście przerobione już na jakieś tam gastronomię i sklepy z pamiątkami. Myślę, że takie troszkę bogatsze nawet. Tutaj mamy kolejne podwórko dla alpaka. Myślę, że to był kiedyś jakiś taki, nie wiem, stary pałacyk czy coś. Ale wygląda całkiem interesująco. A po drugiej stronie już Policja de Nacional Peru. I tutaj kolejna uliczka jakaś. Także chodzę dalej po mieście i teraz szukam bankomatu, co też jest pewnym wyzwaniem. Jest tutaj taki troszkę tani knajpek, które oferują w miarę tanie jedzenie, ale też to jest wszystko na takim starym oleju. To już czuć z daleka, także raczej się nie będę stołował w takich miejscach, bo to nie bardzo jak dla mnie. Tymczasem tutaj jakieś kolejne centrum handlowe, z tego co widać. Raczej tutaj wchodzić także nie będę. Chociaż mamy tutaj stare koło. Indiańskie. Z czasów inkaskich zapewne. To co mi się podoba, że w sumie nie jest tak agresywnie jak w innych miastach. Jeżeli chodzi o handel. Bo oczywiście tam było paru nachalnych restauratorów, czy tam reklamodawców. Ale poza tym to jest ok. To jest głupia sprawa, ale nie mogę wymienić w żadnym kantorze 25 dolarów, ponieważ mówią, że nie mają soli. Cóż, wszyscy tak zachwalają tą arekipę. Tak ją zachwalają, tymczasem tutaj no brak mi tego chaosu. Brak mi tego chaosu, tej wrzawy, tego pisku, wrzasku ludzi i klaksonów. A przede wszystkim nie ma tuk-tuków. Tuk-tuki pokochałem w Ice. To po prostu inny świat. A ekipa jest taka spokojna. No niby drugie to do wielkości miasta w Peru, ale tego nie widać tak naprawdę. Tutaj jest fajne miejsce, Pałac Sprawiedliwości. I tam jakiś kościółek, a na horyzoncie jeden z dwóch wulkanów, które są obok Arequipy. Wszędzie tylko sprzedają maskarię. Maskaria. Mają po prostu obsesję na tym punkcie. To jest megafon. Ale teraz goście wyłączył, także dziękuję. I tutaj jest jakiś taki placyk ciekawy. Targowisko z wyrobami chyba tutejszymi. Rękodzieło. Przekonajmy się. Takie badziewie wszędzie, ale tam miały panie domową kawę, mnie poczęstowały. Taki ich własny wyrób. A tutaj w sumie nic ciekawego się nie dzieje. Więc zobaczmy tam. To jest wulkan. I tu jest jakiś, nie wiem, kościół czy coś. Kościół Świętej Marii. To jest plac hiszpański. Ten budynek z tyłu to jest bank. A tutaj są jeszcze kaktusy takie fajne, zielone. Ten wulkan na horyzoncie to El Misti. Są tam organizowane dwudniowe trekkingi na samą górę, ale widziałem też takie jednodniowe do pierwszej bazy, także być może skorzystam, ponieważ trochę mi czasu zabraknie. On ma 5822 metry, ale pierwsza baza jest na wysokości 4600. Tam się śpi i wyrusza dalej następnego dnia. Także być może znajdę po prostu jakąś wycieczkę do tej pierwszej bazy i to tyle, bo tam u góry to już warunki trochę za ciężkie dla mnie, w związku z tym, że powietrze jest rozrzedzone i się bardzo ciężko oddycha. Oczywiście policja pilnuje porządku. Securitas de Arequipa. A tutaj jeszcze takie piękne ujęcie na wulkan. Ale skandal, taka mała empanada. 3,50, w środku jest ser. Myślałem, że będzie większa, to takie kurcze. Niepozorne, słabe, także trzeba uważać, co się kupuje. Znaczy, dobre jest smaczne, ale małe jakieś takie. Obrzeża Starego Miasta. I to mi się bardziej podoba. No, to jest tak typowe Peru już. Tam to wiadomo jest pod turystów, wszystko elegancko.
No i tutaj jest też czysto schludnie. Praktycznie żadnych nigdzie śmieci na ulicy. Bardzo zadbane miasto. Tutaj nawet ten ruch uliczny jest taki bardziej uporządkowany, nie chaotyczny. Także kurczę, Arequipa to jest totalnie inne miasto. Różni się bardzo od tych, które do tej pory widziałem. Nie jest to Lima, nie jest to Ica. Po prostu Arequipa. Więcej kultury na ulicy, tak by można rzec. Plaza Maeta Capac. Ot taka fontanna tutaj. Z tyłu wulkan. Taki mały plac gdzieś tam na obrzeżach miasta. No może nie tyle na obrzeżach, co po prostu już poza starym miastem. Ale ten wulkan na horyzoncie to ciągnie do siebie, ciągnie. A tam mamy już drugi ośnieżony wulkan o nazwie Chachani. On ma ponad 6000 metrów. Znaczy może nie ponad, ale około. Po prostu teraz mamy tutaj ujęcie na dwa wulkany. I tam drugi. Wulkan Chachani, gdzieś tam na horyzoncie. Michael żyje jednak. Michael Jackson. I tymczasem już Plaza de Armas wieczorem. Ładnie wygląda, ale jest tak spokojnie. Tutaj w sumie mnóstwo jakichś tam restauracji, knajpek. I tutaj katedra. Trochę brakuje tej południowoamerykańskiej nachalności i hałasu. Jest naprawdę w miarę spokojnie. Co może z jednej strony troszkę rozczarowuje.
lastima, todos quieren llegar. Mejor del camino, todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pobre es el rico es el rey. Tierra y a la gloria inmortal de su nación. ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. ¡Ando para conquistarte! ¡Corazón para que! Za ekipę na dzisiaj żegnam was. Mi corazón, mi corazón.